Minęła 18.30, czas na główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. Popatrzmy, co przyniósł dzień. Trzecia fala pandemii rośnie i przyspiesza. Jedynym wyjściem w tej chwili jest objęcie czy rozszerzenie tych obostrzeń na całą Polskę. Od 20 marca obostrzenia w całym kraju. Leczenie po COVID-19. Chcę poprosić na przykład o kubek. Wiem, do czego służy to naczynie, nie umiem go nazwać. Coraz więcej pacjentów w uzdrowiskach. Uchwała dotycząca uczczenia wydarzeń Bydgoskiego Marca przyjęta przez Sejm. Traktuję o historii, którą my i wielu z nas zna, bo w niej uczestniczyło. Od soboty lockdown w całej Polsce. Minister zdrowia poinformował, że od 20 marca wracają obostrzenia. Zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych, kina, muzea, baseny i obiekty sportowe. Uczniowie klas 1-3 wracają do nauki zdalnej. To skutek rozprzestrzeniania się COVID-19. Dziś w kraju stwierdzono 25 tysięcy nowych zakażeń. Ponad połowa chorych to osoby z brytyjskim wariantem koronawirusa, a więc bardziej zaraźliwym i atakującym także osoby młode. Trzecia fala pandemii zalewa kraj. Przyspiesza i nie chce się zatrzymać. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 25 tysiącach zakażeń koronawirusem i o decyzji spowodowanej niepokojącym wzrostem liczby chorych. Lockdown w całej Polsce od soboty 20 marca. Zamknięte zostają hotele, oczywiście z wyjątkiem hoteli robotniczych i pewnych konkretnych wyjazdów służbowych. Ograniczamy działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Również zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe. Minister zdrowia poinformował też, że uczniowie klas 1-3 wracają do nauki zdalnej. O pracę zdalną zaapelował do pracodawców. Dotyczy to także urzędów, administracji i organów reprezentujących państwo. Próśb z resortu jest więcej. Kolejna dotyczy wojewodów. Mają oni w najbliższych dniach przyspieszyć przekształcanie szpitalnych łóżek i respiratorów na te dedykowane pacjentom covidowym. Zorganizowanie sprzętu to jedno. O wiele trudniejszym zadaniem okazuje się zorganizowanie specjalistów chętnych do pomocy. Apel wojewody i gwarancja podwójnego wynagrodzenia pozostały niemal bez echa. Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że spośród 77 medyków skierowanych przez niego 11 marca na oddziały covidowe pracę podjęło 7 osób. 6 w Radziejowie i 1 osoba w Grudziądzu. Na 77 wpłynęło 51 odwołań, które zostały oczywiście uznane, jeżeli spełnione były przesłanki ustawowe. Celem jest, aby jak najwięcej osób zostało uratowanych i będziemy na pewno ten proces kontynuować. Teraz to szczególnie ważne, by przestrzegać reżimu sanitarnego. Wśród zakażonych 52% to osoby, u których stwierdzono brytyjski wariant koronawirusa, czyli ten, który rozprzestrzenia się znacznie szybciej i atakuje też młode osoby. Dlatego objawów, takich jak brak smaku, węchu, gorączka czy ból głowy, nie wolno lekceważyć. Najlepszą i najszybszą metodą sprawdzenia, czy doszło do zakażenia, jest badanie w punkcie drive-thru. By otrzymać skierowanie, wystarczy wypełnić formularz na stronie www.gov.pl/dom. Pobrana próbka trafia do laboratorium, a jej wynik jest wiarygodny, w przeciwieństwie do testów dostępnych od kilku dni w dyskontach. No jak jest dopuszczane do sprzedaży, nie? To raczej chyba dobre jest. Ja nie jestem specjalistą w tej sprawie. Wiarygodne są raczej. Dlaczego mają być niewiarygodne? Jakbym był w takiej potrzebie, to bym skorzystał, nie? Testy, do których wielu klientów podchodzi z ufnością, specjaliści określają w jeden sposób. Apelujmy do społeczeństwa, żeby absolutnie nie dali nabijać się w butelkę. Za kilkadziesiąt złotych można kupić test, który nie pomoże określić, czy dana osoba jest zakażona, a jedynie czy w przeszłości chorowała. To też ryzyko, że w dyskontach pojawiać się będą osoby z objawami zakażające innych. Co możemy zrobić tym testem zakupionym w dyskoncie, to tylko i wyłącznie krzywdę. Więc mamy teraz możliwość samodzielnie zgłosić się przez stronę. Tam wypełniamy to zgłoszenie. Pracownik infolinii wydaje nam skierowanie. Dostajemy SMS-a i możemy udać się do punktu drive-thru i wykonać pełno taki wartościowy test.
W regionie wykonywanych jest maksymalnie 4,5 tysiąca testów, a możliwości laboratoriów to 12 tysięcy dziennie. Dlatego inspektor sanitarny zachęca, by z tej formy sprawdzania swojego stanu zdrowia korzystać. Jest wiarygodna i bezpłatna. Marta Jastrzębska, TVP3 Bydgoszcz. Układ oddechowy, krwionośny, nerwowy. Koronawirus daje o sobie znać także po bezobjawowym przejściu zakażenia, dlatego coraz więcej osób decyduje się na kurację pokovidową w uzdrowiskach. Sanatoria przystosowały swoją ofertę specjalnie dla pacjentów, którzy mają powikłania po zakażeniu SARS-CoV-2. Pani Celina jest kuracjuszką jednego z uzdrowisk w Ciechocinku. Pokonała koronawirusa zaledwie 3 miesiące temu. Skutki choroby odczuwa jednak do dziś. W takich prozaicznych, codziennych czynnościach chcę poprosić na przykład o kubek. Wiem, do czego służy to naczynie, nie umiem go nazwać. Takie objawy wskazują na tak zwaną mgłę pokovidową. Rehabilitacja oraz zabiegi mają pomóc przywrócić organizm pani Celiny do stanu sprzed choroby. Do tego potrzeba jednak czasu. Wydaje mi się, że jest ona niezbędna, żeby wrócić do jakiejś formy, bo na ten moment nie widzę, żebym wróciła tak do 100% formy przed chorobą. No po kilku dniach tutaj rehabilitacji widzę, że wszystko musi być bardzo małymi kroczkami. Nie da się pewnych rzeczy po prostu przeskoczyć czy przyspieszyć. Uzdrowiska takim pacjentom wychodzą naprzeciw, dostosowując swoje oferty. Bardzo często osoby, które przeszły COVID bezobjawowo, nie miały kontaktu z lekarzem. Dlatego udając się na turnus, można liczyć w pierwszej kolejności na diagnostykę oraz leczenie. W naszych pakietach dla tych pacjentów przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę ich diagnostykę, badanie. I w zależności od tego, jaki układ organizmu najbardziej ucierpiał, te badania różnie wyglądają. Koronawirus może zaatakować między innymi układ oddechowy, krwionośny, a także nerwowy. Coraz więcej osób, które pokonały koronawirusa, decyduje się na turnusy w uzdrowiskach. Na początku oczywiście raczkowaliśmy, więc to było raptem po kilka pacjentów, powiedzmy na tydzień, na taki turnus. Natomiast obecnie jest to coraz więcej i można powiedzieć, że to już w ogólnej liczbie gości jest już 10-15%, ale tak jak mówię, obserwujemy z każdym tygodniem coraz większe zainteresowanie. Zdaniem kierownictwa uzdrowiska kuracjusze przestrzegają zasad reżimu sanitarnego. Wstęp do placówki mają wyłącznie osoby, które w ciągu 4 dni wykonały test na COVID-19. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie 40-lecia wydarzeń bydgoskiego marca 1981 roku. Z uznaniem podkreślono w niej postawę powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciw komunistycznej władzy. Przypomnę, w czasie 6. sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy funkcjonariusze oddziałów specjalnych MSW i Milicji Obywatelskiej siłą usunęli z sali obrad delegację Solidarności, a następnie pobili kilku działaczy związkowych. Dziś w Sejmie obecny był Jan Rulewski, działacz opozycji i uczestnik bydgoskiego marca. Uchwała, jak powiadam, wracając właśnie z jej podjęcia, przez aklamację, byliśmy razem, wspólnie walczyliśmy, tak dzisiaj podkreślamy, Sejm podkreślił, jakie to miało nie tylko znaczenie, ale jaka wspaniała i odważna i zdeterminowana była postawa wielu milionów Polaków, którzy wówczas bronili owoców sierpnia i wypracowywali grunt pod przyszłość Polski. Dobrze się stało, że ten tekst składa się niejako z dwóch części, bo traktuje o historii, którą my i wielu z nas zna, bo w niej uczestniczyło. Ale najważniejszym w niej było to, żeby uznać, że na te wydarzenia i na dziś już możemy powiedzieć na sukces tych wydarzeń, wpływ miało 17 prawie milionów ludzi. Oni mogą być dumni. To jest główne wydanie zbliżeń. Co przed nami? Nauka online, egzamin w szkole. Ważna próba dla ósmoklasistów. Aktywność na dwóch kółkach coraz bardziej popularna. Dodatkowe środki z puli rządowej przeznaczonej na walkę z pandemią trafiły do Grudziądza. Chodzi o 50,5 tysiąca złotych. Pieniądze będą przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii. By środki mogły być prawidłowo rozdysponowane, niezbędne było zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Witam serdecznie. Otwieram
41. sesję Rady Miejskiej Grudziądza. Radni tym razem zwołani w trybie nadzwyczajnym. Nie było wielogodzinnych dyskusji, a szybkie głosowanie. Wszystko po to, by do mieszkańców trafiły dodatkowe środki pomocy. Chodzi o 50,5 tysiąca złotych. Kwota może nie jest oszałamiająca, bo to jest tylko 50 tysięcy złotych, ale zawsze to jest coś. Pieniądze przyszły z puli rządowej i musimy je wprowadzić uchwałę Rady Miejskiej do budżetu, żeby można było te środki rozdysponować. Chodzi o dopłatę do czynszu dla osób, które wynajmują lokale mieszkaniowe, a których dochody zmalały w wyniku pandemii. Wiele tych rodzin niestety nie wykonuje dzisiaj sobie tych podstawowych zadań. Nie może pracować, to jest podstawowy mankament. Dlatego każda kwota, tym bardziej przekazywana dzisiaj przez rząd, przez pana wojewodę, jest niezbędna, jest potrzebna. Może paść pytanie, dlaczego sesja nadzwyczajna? Przecież za tydzień mamy kolejną sesję planową. Otóż clue tej całej informacji jest, że do 22 marca muszą zostać uruchomione te środki, a konkretnie przelewy. Jeśli nie, no groziłoby to ewentualną dyscypliną finansów publicznych, a tego oczywiście chcemy uniknąć. Według określonych zasad dopłata do czynszu może zostać przyznana raz na okres 6 miesięcy. Maksymalna kwota dopłaty włącznie z dodatkiem mieszkaniowym to 1500 zł, nie więcej niż 1500 zł, to 75% czynszu. Wnioski o dopłaty można składać do 31 marca. Grudziądz, Natalia Kurowska. Policja podsumowuje dotychczasowe efekty nowelizacji ustawy antyprzemocowej, która obowiązuje od końca listopada ubiegłego roku. Do tej pory dzięki zmianie przepisów w regionie odizolowano 44 sprawców przemocy. Dla osób wymagających wsparcia działa m.in. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, słucham, czy mogę pomóc? Nie ma dnia, by ten telefon nie zadzwonił. Niebieska Linia każdemu gwarantuje anonimowość i wsparcie. Jej numer najczęściej wybierają kobiety. Dzwonią mężczyźni, ale zdecydowana przewaga jest kobiet. Niekoniecznie same osoby doświadczające, często są to koleżanki albo córki tych kobiet, które doświadczają przemocy, czy są to dzieci, które mówią o tym, co złego dzieje się w domu, żeby przerwać ten krok przemocy i pomóc w rodzinie. Ze względu na pandemię porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Wyjątek stanowią dzieci, jednak zapotrzebowanie jest dużo większe. Mamy sygnały od naszych klientów, że nie jest to dobra i dostateczna forma pomocy. Przymierzamy się w tym momencie znów do powrotu przy pełnych zabezpieczeniach sanitarnych do tego, aby powrócić do przyjmowania osobistych. To ważne, tym bardziej, że dane z ostatnich lat nie pozostawiają wątpliwości. Przemoc domowa to nadal ogromny problem. W 2019 roku kujawsko-pomorscy policjanci wszczęli 1788 spraw dotyczących przemocy w rodzinie. W 2020 roku 1643. Dlatego niezbędne były zmiany w przepisach i wprowadzenie ustawy antyprzemocowej. Od 30 listopada weszły przepisy umożliwiające policjantom wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do osoby, wobec której stosowana jest przemoc. Sądzimy, że to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę osób dotkniętych przemocą. Dzięki nowym przepisom w regionie 44 sprawców przemocy zostało skutecznie odizolowanych od swoich ofiar. Porad dotyczących ustawy antyprzemocowej udziela m.in. Centrum Praw Kobiet w Toruniu. Oferujemy pomoc i wsparcie nie tylko dla kobiet, które doświadczają przemocy, ale też bardzo chętnie służymy wiedzą policji. Każdy policjant, pracownik socjalny może do nas zadzwonić, może się z nami spotkać, zapytać nas o to, jak najlepiej zastosować przepisy, które zostały niedawno wprowadzone. Listę ośrodków i organizacji, które wspierają ofiary przemocy, można znaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Niezdrowy tryb życia, używki, stres i zbyt duże ciśnienie krwi. W Polsce średnio co 6,5 minuty dochodzi do udaru mózgu. Pierwszych symptomów choroby nie wolno lekceważyć, bo od szybkiej pomocy lekarskiej zależy często życie pacjenta. Specjaliści zapewniają, że w trakcie pandemii każdy uzyska pomoc.
Silny ból głowy, niedowład mięśni twarzy i kończyn, dezorientacja, zaburzenia mowy. To tylko niektóre z niepokojących symptomów udaru mózgu. Coraz częściej udar sprawia, że życie osób młodych oraz tych w sile wieku zmienia się o 180 stopni. Rozumiałam, ale nie potrafiłam się kontaktować. Wróciłam do pełnosprawności, nie, bo no, ręka i noga niesprawna jest jeszcze. Odzyskanie mowy, czucia i świadomości to efekt ciężkiej pracy pani Anny i długotrwałej, intensywnej pracy fachowców. W podobnej sytuacji jest co roku średnio kilkadziesiąt tysięcy Polaków, z czego prawie 35 tysięcy z nich do końca życia mierzy się z poważnymi następstwami – niepełnosprawnością, paraliżem ciała lub utratą zdolności mowy. Takie osoby nie zostają pozostawione same sobie. Jest cały zespół, który może nad tym pracować, może starać się pomóc. Oczywiście tempo wychodzenia z tej choroby jest zdecydowanie wolniejsze niż samo zachorowanie. 4,5 godziny to maksimum od wystąpienia pierwszych objawów udaru do czasu wykonania badań, w którym jest jeszcze nadzieja na całkowity powrót do zdrowia. Pomóc może tylko natychmiastowa interwencja, dlatego lekarze apelują, by nie bagatelizować niepokojących sygnałów i nie bać się zgłaszać do szpitala. Pacjenci mogą liczyć na szybką pomoc nawet w czasie pandemii. Na terenie naszego województwa mamy 12 oddziałów udarowych i każdy z tych oddziałów udarowych jest przygotowany na udzielanie pomocy pacjentowi z udarem mózgu właśnie w tych pierwszych godzinach. I żaden neurolog nie będzie pytał się pacjenta, czy pacjent może być zarażony wirusem SARS-CoV-2. W naszym województwie możemy mówić o około 5 tysiącach zachorowań w ciągu roku. Jest to wciąż bardzo poważny problem i stosunkowo powszechny. Specjaliści są zgodni, przed tragedią może uchronić profilaktyka. Jakie formy leczenia są skuteczne, dlaczego istotna jest rehabilitacja, jak opiekować się bliskimi. Neurologopedzi są gotowi rozwiać wszystkie wątpliwości. Zapraszają na bezpośrednie i wirtualne konsultacje osoby z powikłaniami poudarowymi oraz ich krewnych. Z takim pacjentem możemy pracować po prostu i stacjonarnie, i częściowo właśnie wirtualnie. Także po zgłoszeniu się do nas na pewno pacjent uzyska taką pomoc. Niezbędne informacje są na stronie Centrum Szkoleń Neurologopedycznych w Bydgoszczy. Większości udarów można zapobiec poprzez zmianę trybu życia, unikanie używek, zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna i monitorowanie ciśnienia krwi. To podstawy, zaznaczają neurolodzy. Ósmoklasiści testują swoją wiedzę. Rano napisali pierwszy z trzech próbnych egzaminów. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Uczniowie musieli m.in. napisać rozprawkę lub opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury. Jutro egzamin próbny z matematyki, a w piątek z języka obcego. W całym województwie uczy się niespełna 20 tysięcy ósmoklasistów. To nie był prawdziwy egzamin, ale powagę sytuacji dało się odczuć. Uczniowie ósmych klas od dawna przygotowują się do testu kończącego naukę w szkole podstawowej. Sprawę utrudnia koronawirus, ale zdaniem niektórych nauka zdalna nie przekreśla szans na osiągnięcie dobrego wyniku na teście. Myślę, że jakoś specjalnie nie, ale się okaże. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W bydgoskiej szkole muzycznej uczy się 44 ósmoklasistów. Sam udział w testach próbnych nie jest obowiązkowy. Dla młodzieży to jednak dobra okazja, by sprawdzić, jak będą wyglądały prawdziwe egzaminy. A te już od 25 do 27 maja. Sprawdzą się, jeżeli chodzi o odpowiedni czas. Arkusze odpowiednio przygotowane. Ja wiem, że wydawnictwa starają się z różnych, różne wydawnictwa przygotować różne arkusze, ale te przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są po prostu standaryzowane. Uczniowie mieli 120 minut na rozwiązanie zadań. Zaskoczenia nie było. Od czasu ostatniej reformy edukacji taki egzamin przeprowadzono po raz trzeci. Mamy dużo dodatkowych godzin języka polskiego. Robimy dużo arkuszy egzaminacyjnych, zadania, także już jesteśmy dość oswojeni z tymi zadaniami. Więc wiemy, co może nas spotkać. Egzaminy próbne prowadzone są w reżimie sanitarnym. Uczniowie piszą testy w niewielkich grupach, a do tego dystans, dezynfekcja i maseczka. Klasy wchodziły oddzielnie, dwoma wejściami w odstępach czasowych, natomiast pozostałe rzeczy związane z samym pisaniem tej diagnozy pozostały bez zmian. Część placówek dba o dodatkowe przygotowanie swoich podopiecznych. Szkoła podstawowa nr 10 we Włocławku sama przeprowadziła dwa nadobowiązkowe testy. Jeden taki egzamin napisany przez naszych nauczycieli przygotowany,
To był miesiąc temu i 2 tygodnie temu był egzamin próbny z wydawnictwa Opera. We wszystkich szkołach na Kujawach i Pomorzu uczy się ponad 19 700 ósmoklasistów. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. Wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy wkrótce może zniknąć. Muzeum Mydła i Historii Brudu w czasie epidemii koronawirusa znalazło się w trudnej sytuacji. Właściciele wielokrotnie nagradzanej placówki apelują o pomoc, bo bez wsparcia mieszkańców to atrakcyjne dla turystów miejsce zostanie zamknięte. Muzeum Mydła i Historii Brudu to jedyne takie miejsce w całej Europie. Choć jest wyjątkowe, nie oszczędziła go epidemia koronawirusa. Muzeum zarabiało przede wszystkim dzięki wycieczkom szkolnym. Te już drugi rok są wstrzymane. Takim fundamentem muzeum to jest grupy szkolne w kwietniu, w maju i w czerwcu, które przychodzą do nas. W zeszłym roku tego sezonu nie było. W sumie 2 lata temu ten sezon też nie był taki cudowny, ponieważ też szkoły aż tak bardzo nie przychodziły, był strajk chociażby. W tym roku już wiemy, że też tego sezonu niestety nie będzie, więc znaleźliśmy się w sytuacji podbramkowej. Do tej pory muzeum przy ulicy Długiej tętniło życiem. Organizowane były spektakle dla dzieci, specjalne wystawy. Teraz turyści mogą je zwiedzić jednak w znacznie mniejszych grupach. To wyjątkowe miejsce, gdzie zobaczyć można stare urządzenia, które kiedyś służyły do prania. Jest także wystawa mydeł ze Stanów Zjednoczonych. Nasza taka jakby ręka historyczna sięga do XIX wieku mniej więcej, czyli takie możemy zobaczyć stare sposoby prania, na przykład tary, jakieś magle, wyrzymaczki, bardzo dawne pralki też sprzed 100 lat na przykład. No tych rzeczy jest sporo, ale myślę, że najwięcej jednak ludzie chcą widzieć takich poperelowskich zabytków ze swojego dzieciństwa na przykład. Sytuacja jest trudna. Wykorzystane zostały już wszelkie formy wsparcia z tarcz antykryzysowych. Właściciele muzeum mogą jedynie liczyć na odwiedzających i sporadyczne projekty przygotowywane wraz z bydgoskim ratuszem. Próbujemy robić różne projekty. Obecnie zbieramy fotografie z marca 1981 roku, żeby potem zrobić z tego właśnie wystawę i to robimy przy współpracy właśnie z Urzędem Miasta. Bydgoszczanie mogą pomóc także wpłacając pieniądze przez utworzoną w internecie zbiórkę. Pracownicy muzeum zachęcają także, by kupić bliskim drobny upominek, na przykład naturalne mydło, lub po prostu odwiedzić muzeum. Bydgoszcz, Mateusz Dul. W Toruniu powstał zespół do spraw aktywnej mobilności. Na jego czele stanie oficer rowerowy odpowiedzialny za koordynację działań na rzecz aktywnej mobilności i zielonego transportu. Miasto przygotowuje się także do startu w wyścigu o tytuł rowerowej stolicy Polski. Po raz kolejny w rowerowych zmaganiach weźmie też udział Bydgoszcz, która w ubiegłym roku zajęła 9. miejsce w kraju. Do pracy, na zakupy czy po prostu jako sposób spędzania wolnego czasu. Rower sprawdza się zawsze i w każdym wieku. Lubię jeździć, całe życie jeżdżę, żeby mieć ruch w sobie, w kolanach. Rehabilitacja to jest dla mnie. Torunianie coraz chętniej korzystają z tego środka lokomocji. Świadczą o tym statystyki roweru miejskiego, który w lutym ponownie został uruchomiony. W ubiegłym roku z miejskich jednośladów skorzystano 162 tysiące razy. Tylko w ubiegłym roku w systemie zalogowało się 6 tysięcy nowych użytkowników. I tutaj taka ciekawostka, rekordzista wypożyczył w ubiegłym roku 516 razy rower. Dlatego miasto postanowiło uruchomić nowe stacje. Od przyszłego tygodnia rower będzie można wypożyczyć przy ulicy Kwiatowej i w Porcie Drzewnym. Przybywa stacji rowerowych, przybywa także ścieżek, po których można jeździć. Tylko w tym roku na rozwój infrastruktury rowerowej w Toruniu przeznaczonych ma zostać 2 miliony złotych. Ma to pozwolić na budowę 1,5 kilometra nowych ścieżek. Rozwojem komunikacji rowerowej, aktywnej mobilności i zielonego transportu w Toruniu będzie zajmował się oficer rowerowy. Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby uchwalony w zeszłym roku, w dniu 23 lipca przez Radę Miasta Torunia program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu był realizowany. Już teraz jednak miasto po raz trzeci planuje wystartować w wyścigu o tytuł rowerowej stolicy Polski. W ubiegłym roku Toruń zajął 22 miejsce. W konkursie ubiegłorocznym
mieszkańcy wykręcili ponad 100 tysięcy kilometrów. Byli rekordziści, którzy kręcili ponad 4 tysiące. Do wielkiego wyścigu, który w tym roku rozpocznie się w czerwcu, przygotowuje się także Bydgoszcz. Przede wszystkim czynimy to dla zdrowia. Rywalizacja jest tu elementem, ale ta aktywność, jak dla mnie, jest tą podstawą tego projektu, który rozlewa się na całą Polskę. Kilometry mogą kręcić wszystkie osoby, które zainstalują specjalną aplikację. Ta z początkiem roku przeszła aktualizację. Teraz nazywa się Aktywne Miasta i daje więcej możliwości swoim użytkownikom. Od najbliższego update'u aplikacji, który pojawi się na przestrzeni tygodnia, będzie można integrować treningi z urządzeń Garmin poprzez aplikację Garmin Connect, ale dotyczy to tylko i wyłącznie treningów wcześniej nieedytowanych. W ubiegłym roku w rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski brały udział 44 miasta. Najwięcej kilometrów wykręcili mieszkańcy Nowej Soli. Bydgoszcz zajęła 9. miejsce. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Rowerowym tematem przechodzimy do sportu. Maciej Pieszczyński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Sezon halowy w tenisie ziemnym dobiega końca. Jego najważniejszym akcentem były rozegrane niedawno Mistrzostwa Polski. W kategorii do lat 14 nie było mocnych na Oliwie Kuszel z Toruńskiej Akademii Tenisowej, która zdobyła 2 złote medale. Toruńianka, chociaż była rozstawiona z numerem 7, zdominowała mistrzostwa. W całej rywalizacji singlistek nie straciła seta, a dobrą formę potwierdziła także w deblu. To nie jedyne sukcesy Toruńskiej Akademii Tenisowej w ostatnich dniach. Więcej na ten temat w naszym wieczornym serwisie. Spotkamy się około 21.40. Zapraszam. I jeszcze kilka słów o pogodzie. Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Zanim wiosna do nas dotrze i rozgości się na dobre, przed nami jeszcze kilka dość pochmurnych i chłodnych dni. Już tej nocy do naszego regionu dotrze front atmosferyczny, który niestety przyniesie nam chmury i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach o poranku od minus 1 do minus 2 stopni. Jutro w regionie również czeka nas dosyć zmienna aura. Będzie dość pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Jedynie w przerwie między tymi opadami będą pojawiały się delikatne promienie słońca. Na termometrach jutro od 2 do 4 stopni. I chociaż tej wiosny nie widać jeszcze w pogodzie, to z pewnością widać ją w przyrodzie. Zakwitające krokusy napawają nas optymizmem na to, że ta wiosna rzeczywiście jest już na horyzoncie. A szczegółowa prognoza pogody już za moment. Zapraszam. Kończymy główne wydanie zbliżeń. Kolejne o godzinie 21.30. Do zobaczenia.